Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Production Line. Moi drodzy, słuchajcie, troszkę czasu minęło, jak widzicie, mam lepszy stan finansów, jest w sumie tyle możecie widzieć, bo postanowiłem wam puścić grę tutaj, bo też stwierdziłem, że nie chcę wam ucinać absolutnie całej rozgrywki. Oczywiście no, w dużej mierze opiera się na tym, że sobie siedzę i patrzę tylko na to już teraz. Jak widzicie, profity nam fajnie wystrzeliły, więc z nich jestem zadowolony i sobie cały czas zarabiamy. Ale stwierdziłem, że cały czas sprzedajemy te nasze stare Fordy Grainy, powinienem nazwać go Fordem Grainem, nie wiem czemu bardzo mi pasuje nazwa Ford do Graina, nie wiem czemu, ładna nazwa swoją drogą. Może być też Volkswagen Grain, co my powymyślamy. Halo, przedstawiciele firm samochodowych, możecie przyjść, zareklamować się, tak? Dobra, głupi żart. Słuchajcie, ale nie chcę wam zabierać całej rozgrywki. Zatem postanowiłem zrobić taką jedną sieć badań, linię badań. Jak widzicie, robię teraz Bluetooth support, daję też muzykę samochodową, daję rozpoznawanie głosowe i chcę dać jeszcze nawigację satelitarną. Po co? Po to, że to są upgrade'y, które dodajemy w sekcji elektroniki, która nigdy nie ma problemów z czasem. Możemy je dodać tutaj, jak widzicie sobie. Mamy trzy łącznie i in-car music. I teraz tak, chciałbym zrobić taki jeden wariant samochodu, teraz troszkę nowszy, troszkę lepszy, na którym stroju nie będę miał problemu ze sprzedażą, a będzie już delikatnie nowszy i będzie miał już jakieś tam featurey w sobie, więc od tego zaczniemy. Od tego zaczniemy w tym odcinku, więc poczekam sobie z wami tutaj jeszcze, aż skończą się badania dotyczące wyższych technologii. I faktycznie spróbujemy. W międzyczasie jeszcze mogę wam pokazać na badaniach. Jak widzicie, rozwijam tutaj wszystkie, żeby móc robić bezpośrednio każdy element podzielić, tak żeby można zrobić właściwą linię produkcyjną, już taką dobrą. Plus zrobiłem, jak widzicie, kilka takich upgrade'ów do surowców, bo miałem wcześniej bardzo duży problem z surowcami. Teraz też jest, jest on oczywiście mniejszy, ale był bardzo, bardzo duży, że bardzo wolno produkowały się większość surowców, zwłaszcza jak łańcuch się już rozruszał, to te ostatnie praktycznie cały czas miały insufficient resources. Teraz też mają, ale jak widzicie, to nie jest już aż tak duży czas oczekiwania na to, mimo wszystko. Tutaj w większości jest raczej running, jeżeli patrzymy na ogólny czas, ten w miarę wyrabia, zobaczcie, nie jest już aż tak, bo czas dochodziło do połowy. Tutaj, jak widzicie, też w miarę daje radę i ten łańcuch działa. Po ulepszeniu oczywiście roboty na drugie poziomy, to akurat w miarę normalne i oczywiste pewnie jest. Nie przekroczyłem mocy, bo to oczywiście zwiększa zużycie mocy, ale z mocą nie doszedłem jeszcze ani razu do 18, więc spokojnie, o to się nie martwię. Naukowcy cały czas badają te okna surowcowe, pewnie dałoby się zrobić lepsze, tego nie jest, jestem bardziej niż pewien, ale tak jak mówię, na spokojnie. Tutaj jeszcze nie mamy co się srać, bo wszystko idzie jeszcze dobrze. Brakuje surowców, tak, cały czas, ale jesteśmy cały czas na proficie. Myślę, że żeby zrobić taką sensowną fabrykę z fajnie zeskalowaną produkcją, około 2-3 milionów będziemy pewnie potrzebowali i oczywiście stopniowo będziemy to musieli ulepszać robotami, co oczywiście będzie zwiększało koszta, no i oczywiście też będziemy musieli zwiększać ilość prądu, który będzie potrzebny, bo inaczej no, kupowanie prądu jest dosyć drogą rzeczą. Oczywiście stopniowo będziemy też później mogli ciąć koszta, między innymi tworząc surowce. To na pewno znacząco nam pomoże, ale mówię, na ten moment chciałbym zrobić te kilka ulepszeń tak, żeby móc zrobić nowy model naszego samochodu. Tym razem nazwiemy go delikatnie inaczej. Co, jak, zobaczycie. Oczywiście pozwoliłem sobie to zostawić na odcinek, tak żeby nie było sytuacji, że ja sobie gram tutaj sam, bez was i zobaczycie już sobie koniec, bo Let's Play trwało 3 odcinki tylko i wyłącznie, więc trochę bez sensu. A chciałbym wam jednak mimo wszystko pokazać trochę gry. Faktycznie jest to gra czekania. Dużo czekania jest w tej grze. I faktycznie jakoś tak nie jestem w stanie znaleźć efektywnego sposobu, dla którego miałbym w tym momencie rozwijać już poszczególne łańcuchy bez zrobienia ich wszystkich. To jest taka dla mnie dosyć niemała ciekawostka w tej grze, więc brakuje takiego mid-game'u. Jest oczywiście late, jest taki early, powiedzmy. Jak już przyjmujemy jakąś nomenklaturę gamingową, to tak możemy sobie to przyjąć. Brakuje takiego mida typowego. W sensie takiego momentu, gdzie część możemy zeskalować, część jeszcze nie. Tego mi brakuje, bo jakby to jest obecnie absolutnie nieopłacalne, gdybym na przykład zaczął rozbudowywać podwozie albo tylko nadwozie, bo i tak potrzebujemy wszystkie elementy złączyć w całość, żebyśmy widzieli czasy. Zatem logicznym i rozsądnym jest, jeśli robimy wszystko. A to mnie dziwi, że jeszcze tak to nie działa. Poza tym Grainów, jak już długo je sprzedajemy, to też ta cena na nich nie jest taka ważna. Mogą potem ludzie już przestawać je tak chętnie kupować. Zatem teraz oczywiście robimy nawigację satelitarną. Mamy dwa podziałki, pamiętajcie. Mamy upgrade'y, tylko że on jest fit Windows, a to jest w elektronice. I to mnie interesuje, bo dodamy zaraz po prostu cały model, ulepszymy samochodu i po prostu wtedy będziemy go sprzedawali już jako oddzielny model. Bo tutaj jest tak, że jeżeli już coś dodamy do samochodu... widzicie, tu już się na przykład ładnie schodzą. Tutaj. I tutaj dajecie radę z tego, co widzę, aczkolwiek zaczynacie już czekać. Macie zainstalowane roboty, to zróbcie jeszcze jedne. Niechaj tak będzie, chociaż może trochę przesadziłem, bo w tym momencie po prostu się złożyło i może to było niepotrzebne. Ale trudno. I tak to prędzej czy później zrobić będę musiał kiedyś, więc
A może jednak nie, bo widzę, że tu się czekają, więc zaczynają te łańcuchy też się wyrabiać. To dobrze, to dobrze. Zobaczymy, jak przyjdzie z elektroniką, jeżeli faktycznie dodamy trochę elementów, bo teraz elektronika zajmuje 4 sekundy, no i następnie oczywiście 10 sekund kontrola jakości. To jest gdzieś tam podstawa na razie nasza. Tu czekają, faktycznie, one gdzieś w podobnym czasie wychodzą z linii produkcyjnej, stąd też te 23 sekundy tutaj faktycznie sprawiają, że się troszkę czeka. Ale to mówię, to na razie na spokojnie, się skończy to badanie, zostało mu tam niespełna, nie wiem ile to będzie sekund, ze 100. Oczywiście gram na przyspieszeniu teraz dwukrotnym, trzykrotnym nawet, więc też to oczywiście, że jest delikatnie inne w tym momencie. Swoją drogą gra bardzo małe pliki, mam, dużo się nie dzieje na ekranie. Pewnie jakbym zbliżał, to pewnie się zwiększy. KPS, tak, zdecydowanie do 20 tysięcy widzę. Tak jak gram, to jestem w ogóle na 8 tysiącach może. Bardzo dobrze. Mamy zrobione to, co chciałem, a teraz oczywiście idziemy rozwijać całą resztę wszystkich rzeczy. Dobrze, słuchajcie, mamy nową elektronikę, więc montujemy kilka rzeczy na niej. Przede wszystkim zamontowałbym roboty raz, następnie dodałbym muzykę samochodową. Teraz już widzicie, zwiększył się czas. Zamontowałbym Bluetooth, zamontowałbym rozpoznawanie głosowe i zamontowałbym nawigację satelitarną. 5 sekund to nadal nie jest dużo, ale ten samochód nowy już zbierze nową elektronikę. Jak widzicie, już tutaj montuję kilka innych rzeczy i to chyba sprawi, że to powstanie z niego nowy model. No więc będziemy mogli go już ładnie nazwać. Jedzie nasz pierwszy nowy model. Departament sprzedaży go musi opierdzielić. Oh yeah! To jest nowy model. To jest bardzo kluczowe, jak go musimy nazwać. Na pewno damy mu 50% ocenę, bo czemu by nie? Skoro działa, to why not? Jak widzicie, mamy tutaj dużo więcej nowych feature'ów w naszym pojeździe. Zatem, jak go nazwiemy? Nie jest to Grain, który dostał pierwszy, ale to też na pewno nie będzie finałowy nasz samochód. To jest powiedzmy jakiś tam... Nazwijmy go trochę więcej niż gówno, więc myślę, że do tego jak najbardziej pasuje jedna postać. Myślę, że na pewno pan Mateusz specjalnie się ucieszy. A tutaj możemy sobie dać już Save New Design, więc teraz nasza linia produkcyjna produkuje trochę lepsze samochody niż nic, więc tak, to jest myślę, że bardzo dobre określenie. Tutaj już widzę, że będzie szedł kolejny. No pięknie, zaczynacie schodzić, możemy zobaczyć sobie zaraz, o już stoją nasze niedźwiadki na sprzedaży, więc dobrze, bardzo mnie to cieszy. No i będziemy zaczynali zarabiać, myślę, że więcej. To był dziś taki plan na ten odcinek. A co dalej? Co dalej? Słuchajcie, Polska też w ogóle ciekawe, że produkujemy troszkę tych samochodów. Zaczęliśmy, też ktoś pisał w komentarzach, widziałem, że był w fabryce w Żaganiu. Nie jestem pewien, Fiata, na pewno Fiata produkujemy. Aczkolwiek, no przykre mi, że gdzieś tam ta nasza motoryzacja... na przestrzeni lat trochę wymarła, w sensie na pewno nie jest już na tak ogromnym poziomie, jak ogromnym, też nigdy nie była ogromna, ale szkoda, że wiecie, że nie mamy już powiedzmy jakiejś takiej firmy, którą możemy poszczycić, że hej, to nasze samochody. Oczywiście, o widzicie, możecie zobaczyć, w tle tam ktoś chodzi, sobota, więc moja żona sobie tam chodzi, więc co jeszcze, na pewno nie mamy już tak jak kiedyś, że możemy powiedzieć nawet, nie wiem, okej, okay, Saby na przykład, oczywiście, że mają już kapitał gdzieś tam zagraniczny, czyli inne Volkswageny i tak dalej, kapitału dzisiaj przy samochodach, ale mam czerwonego kino, jak wysmarkam. Czekajcie. Oczywiście, że dzisiaj te samochody nie są już w pełni, wiadomo, ten rynek jest globalny, więc ciężko już powiedzieć, że firma jest typowo jakiegoś konkretnego kraju. Aczkolwiek na pewno możemy wskazać na to, że jakby, no, nie wiem, Szwedzi na przykład utożsamiają się z Saabem, nie wiem, Hiszpani z Saatem, Włosi, nie wiem, z Fiatem, załóżmy. Brytole tam cały czas tęsknią za swoimi Astonami, Martinami, Lexusami i innymi pierdółkami, które oni tam mieli, a Amerykanie mają swoje Fordy. Oczywiście, nie, Ford jest dzisiaj chiński, nie do końca jestem pewien, jak oni tam teraz są już te kapitały, bo w dzisiejszym naprawdę systemie finansowym to jest naprawdę, to jest upgrade? Nie, to jest slot. Więc w dzisiejszych systemach finansowych to jest tak skomplikowane, że już ciężko wskazać bezpośrednio na to, kto faktycznie... czego jest właścicielem, ale mimo wszystko myślę, że szkoda, że nie mamy jakiegoś takiego samochodu, który możemy powiedzieć, hej, to jest polskie. Nie? No okej, okay, są manufakturalne samochody, gdzieś tam wiem, że była reaktywowana syrenka i tam próba robienia tego, no ale to powiedzmy, że nie trafia to do szerszej świadomości na pewno ludzi, więc trochę szkoda, no a z drugiej strony nie wiem, żeby może podbudować morale oglądających i nas Polaków, tutaj, o chyba, że ktoś z zagranicy ogląda, to możemy powiedzieć, że na przykład jesteśmy wielkim potentatem w produkcji mebli. To możemy się z tego pochwalić. Połowa tutaj drewniane meble z Ikei, biurko też z Ikei, to wiem, że chyba 80% bodaj, jak nie więcej, to drewnianych, oczywiście mebli w Ikei są wykonywane z polskiego drewna. To jest bardzo ważne. Research complete. Bardzo dobrze. Wheel special, czyli no, specjalizacja w kołach. Może. Ktoś też prosił właśnie o to, żebym starał się jak najwięcej tłumaczyć na język polski.
Okej, okay, spoko. Zdaje mi się, że tutaj jak są te obrazki i tam w miarę jest więcej tłumaczonych, to nie jest to aż takie niezbędne, ale jeżeli ktoś o to prosił, będę starał się faktycznie używać. Też nie do końca każdy element samochodu znam, ja nie jestem jakimś tam, wiecie, ekspertem wybitnym w samochodach. To też w ogóle miejsce na ciekawą anegdotkę może, bo pamiętam, że jak gdzieś tam, nie wiem, zależy w jakim wieku jesteście, ale czy już to minęliście, czy może jeszcze to was będzie dotykać. U nas było tak, że jak wszyscy gdzieś tam w okolicy tej osiemnastki zaczynaliśmy chodzić na kursy prawa jazdy i tak dalej, to gdzieś tam oczywiście rozłącznie wśród chłopaków były te rozmowy o samochodach. I moim problemem przez lata było to, że ja się nigdy samochodami specjalnie nie interesowałem. I do tego stopnia, że jak chłopaki mówi, a tu jedzie, nie wiem, coś prostego, nawet jakieś tam, nie wiem, Opel Corsa albo Volkswagen Golf, to ja nie potrafiłem rozpoznawać samochodu. I było mi strasznie wstyd w towarzystwie, że wszyscy znają samochody, a ja nie znam. I to jest takie generalnie siano było. I wiecie, co zrobiłem, żeby się nauczyć? To nie było takie znowu trudne, ale uważam, że a to są upgrade'y już, tak? Czyli upgrade'ów robić nie musimy. Teraz musimy pójść. To są upgrade'y. To są też upgrade'y. Zastanawiam się. To jest do Fit Windows upgrade. Czyżbym już zrobił całą produkcję? No nie, nie wierzę. Air conditioning to jest slot. No na pewno. Jeszcze kilka mi zostało slotów do zrobienia. I było mi tak, kurde, strasznie głupio i wstyd, że nie znam się za grosz na samochodach. Zrobiłem tak, że któregoś dnia, do Piaseczna wtedy jeździłem do szkoły, do liceum i miałem czekanie jakoś na autobus, zwolniłem się, coś miałem, jakieś chyba żołądkowe problemy. Zwolniłem się i czekałem, to był jakiś właśnie środek dnia, więc dużo autobusów nie jeździło do mnie do domu. Nie pamiętam, że musiałem z półtorej godziny siedziałem na przystanku autobusowym. Mi nigdy czekanie nie sprawiało żadnego problemu, więc wychodzę założenie, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. I skromny też przy okazji. W każdym razie, siedziałem, słuchajcie, patrzyłem, bo to było też tak miasto, więc tam te samochody jechały te 20-30 na godzinę, nie za szybko. I patrzyłem sobie od frontu samochodu i najpierw nauczyłem się wszystkich znaczków samochodów, czyli patrzyłem na przód samochodu, potem na tył i rozpoznawałem sobie nazwę samochodu i patrzyłem z tyłu na model samochodu. I tak w ten sposób uczyłem się w biegu, że tak powiem. To są upgrade'y, jeszcze patrzę, które to są sloty. Sloty nas jeszcze interesują. To jest upgrade, dobra, na pewno potrzebujemy air conditioning. I patrzyłem, słuchajcie, sobie na samochody i tak mówię, okej, dobra, ten znak to będzie chyba Volkswagen, patrzę tu, o jest, faktycznie, Passat, nie? Dobra, okej, już wiem, nie? I siedziałem i naprawdę, i ten sposób się uczyłem, potem wróciłem jeszcze do domu, pokopałem się po Allegro, to jest jak były sprzedawane samochody i wchodzę, Peugeot, patrzę, 407, okej, wygląda tak, okej, Citroen, C3, okej, wygląda tak, i tak dalej. I siedziałem naprawdę z dzień, dwa, żeby się nauczyć, żeby nie było mi już wstyd po prostu, bo nie znam samochodów i no okej, to było może głupie i próżne, oczywiście, ale któż z nas mając 18 lat jest bardzo mądrym człowiekiem? Oczywiście, kto jest mądrym człowiekiem? To już możemy wchodzić w polemiki i w dysputy, które mogłyby trwać w nieskończoność naturalnie. Aczkolwiek, tak mogę wam taką historyjkę opowiedzieć, więc jeśli macie problem z rozpoznawaniem samochodów i wasi koledzy się z was śmieją, to tak, to jest dobre rozwiązanie. Wujek Ignacy podpowiada, radzi i uczy. Widzicie, mówi się, że gry nic nie uczą. No, tak, no. Swoją drogą właśnie gdzieś tam odbił się ostatnio szerokim echem. Nie wiem, czy tam śledzicie, czy nie śledzicie. Cała sytuacja związana z donosem, bo już nie będę używał firm, bo to też może nie jest jakoś super potrzebne. Zastanawiam się, co jeszcze to mogę zrobić. Mogę ulepszyć eksport jeszcze. Zastanawiam się, jak to działa. Chodźcie, sprawdzimy to w odcinku jeszcze. Jak działa ulepszony eksport? Gdzieś tam odbiła się szerokim echem cała akcja, tam dwie firmy walczące o prawa do transmisji z pewnej gry. No i jakby jedna firma, która właściwie też zajmuje się transmisjami tego typu rzeczy, doniosła na drugą firmę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o to, że puszczane będzie w telewizji gra, która, no CS, to już nie będę już ukrywał tutaj, gra, która powoduje przemoc. I o ironio, zgłosiła to firma, która też dokładnie się tym samym zajmuje. No taka, w ramach ciekawostki, mogę podrzucić tylko. Ale dobra, to już może nie będę tu wchodził w szczegóły, w moją opinię, bo też gdzieś tam dotyczy to osób, które pośrednio lub bezpośrednio znam, więc może też nie powinienem się jakoś specjalnie wypowiadać, bo to też nie uważam, że jest zasadne. Ale okej. Tak tylko podrzucam, możecie sami prześledzić temat, to było głośne. Dzisiaj jak ten odcinek jest, to jest niedziela, bo ja nagrywam sobie do przodu, oczywiście zwykle staram się weekendy sobie robić wolne, stąd też nagrywam w sobotę ten odcinek. Zatem tyle. Kurczę, ciekawe, patrzcie, cały let's play siedzę i gadam, nie? A nic się nie dzieje na ekranie. O, co to, niedźwiedzie się nie chcą sprzedawać? Co, są aż tak chujowe? Nie, no aż tak chujowe nie są, bez przesady. Po czasie ktoś się kupi, nie? No, już się nie napinajcie w komentarzach, tylko proszę. Dobrze, słuchajcie, już nie będę sobie żartował, bo zaraz naprawdę wywołam jakąś wojnę światową. Na to może nie być koniecznie zasadne albo mądre. Cały czas jedynym ogranicznikiem wydaje mi się, że są czasy oczekiwania. Gdybyśmy je zredukowali, to wszystko by działało dobrze. Więc nad tym będziemy na pewno pracowali docelowo. Co jeszcze badam? Nie pamiętam. A, chcieliśmy zobaczyć jeszcze eksport. Tak, czyli dzisiaj odcinek skończymy sprawdzeniem eksportu.
I na czym polega ten elektroniczny sprzedaż? Czy to po prostu jest upgrade, który sprawia, że po prostu więcej sprzedaje? Bo jeszcze widziałem, że jest coś takiego jak marketing office, wiecie? Tutaj gdzieś było. Gdzie było ten marketing? O, halo! Dobrze. Tutaj gdzieś był marketing. Factory. Computerized sales, to nie. Gdzie jest ten marketing? Ja go gdzieś widziałem, bo widziałem biuro do marketingu, wiecie? O, jest. Administracja. Bardzo dobrze. I computerized sales. Czyli komputerowa sprzedaż. Marketing department. Ciekaw jestem, co otwiera marketing department. Albo gdzie on się pojawia. Popatrzmy. Advanced production, nie. Nie. Safety features, nie. No gdzie jest ten marketing? Climate control, nie. Nie widzę. Może czegoś nie rozgarnąłem, albo jestem ślepy? Może to służy do tego? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dobrze, w każdym razie zrobiliśmy już administrację, więc tak, tutaj będziemy mogli później sobie zrobić upgrade'ik jeszcze. Ciekaw jestem, na czym to polega. Demolish to mnie nie interesuje. Stockpile też nie, no bo mam za dużo surowców wymaganych na jeden punkt, żeby budować bezpośredni stockpile. Stockpile, jeśli się nie mylę, naprawdę, on daje... Wskazuje na jeden surowiec, który chcemy ściągać, albo jeden, jakby to ładnie nazwać, przedmiot, element, o, element samochodu, który chcemy ściągać. Możemy przyjrzeć ciężkiej produkcji. Swoją drogą, bardzo dużo tych seledynowych? Są chyba seledynowe. Jeżeli są dziewczyny jakieś w komentarzach, to możecie napisać, jaki to jest kolor. Chyba to jest seledynowy, chyba. Nie wiem, powiedział, że niebieski, ale wiem, że dużo osób by się pokłóciło, że zielony, że jakiś, nie wiem. Ja też na kolorach się super nie znam, tak, jestem tym stereotypem, że nie znam się za grosz na kolorach. Na samochodach, jak słyszeliście też, skądinąd, nie znam się jakoś super. Wiem gdzieś mniej więcej tyle, co uważam, że powinien wiedzieć średnio rozgarnięty człowiek na temat samochodów, a za takiego zwykłym się uważać, tak to zostawmy. Dobra, no tutaj tak, ten punkt zawsze czeka, czyli tutaj ta ścieżka nie jest najlepsza. Jeszcze pomyślałem o jednej rzeczy. Czy nie zdziałałoby to w ten sposób, że gdybym zrobił tak, to może by to zmniejszyło czas oczekiwania. Bo część poleci sobie tu, a część poleci tam. Zastanawiam się, czy to zadziała. Bo faktycznie skróciliśmy mu nieco drogę dostawy do surowców. Zobaczymy. Może to działa. Nie wiem. Faktycznie, oczekiwania surowce masz, ale szybciej dolatują już teraz, znaczy szybciej. Też mam zakrzywioną skalę przez to, że gram na tym tempie i po prostu sobie gdzieś tam robię dziarsko badania w tle. Też zrobiłem kilka upgrade'ów, które sprawiają, że szybciej poruszają się po liniach, więc ciężko wskazać na bezpośrednio, co jest przyczyną na działanie tego lub bądź nie. Ciężko mi powiedzieć. Dawaj. Dajcie mi ten marketing, mój cały department. Nie marketing, tylko komputerową sprzedaż. Jakoś tam te niedźwiedzie schodzą, słuchajcie. Lepiej bądź gorzej, ale jakoś tam idzie. Okej, mamy komputerowe sprzedaże. Dobra, co jeszcze mi pozostaje do... A tu są już upgrade'y w dużej mierze. Upgrade'y, tu są do robotów. Możemy sobie zrobić jeszcze to, niech sobie leci w tle, bo to na pewno się przyda. A my chcemy zobaczyć to. Jest. Computerized sales. Speed minus 2. To tylko zmniejsza czas na sprzedaży? I to jest cały upgrade? To gówno, nie upgrade. Nie, bez sensu to robiłem. Dobra, no to przynajmniej coś nam się udało. 18 minut znów, ale nie przejmujcie się, bo wydaje mi się, że już następny odcinek rozpoczniemy faktycznie od zbudowania całej linii, bo przyjrzyjmy się jeszcze może na koniec odcinka. To są wszystko sloty, ale to jest wytwarzanie, manufacture, czyli jakby to mnie jeszcze nie interesuje, bo tym będziemy się zajmowali zupełnie oddzielnie, bo będziemy musieli wytwarzać wszystkie surowce, poczynając od metalu i potem przetwarzając. Tu są upgrade'y, to jest przyspieszenie suszenia, to jest też przyspieszenie malowania, to jest do suszenia akurat. Tutaj mamy do linii transportowych, tutaj do pasów transmisyjnych, to jest efektywność elektrowni, czyli jeszcze nas to nie interesuje. Dalej tu mamy do powiększania, ta linia jest do wytwarzania metalu na przykład. To jest slot, tak, ale oczywiście tego robić nie będziemy. To jest produkcja, to jest ta sprzedaż. Dobrze, okej. Okay. Dalej mamy safety features i to wszystko idzie do hamulców. Tutaj trunk, to jest reversing camera, trunk. Nie wiem, to chyba też jest na wozie. Nie wiem. Trunk? Zderzak tylny? Nie, nie wiem, gdzie jest tylna kamera. Trudno, nie wiem. New upgrade to jest przy fit tires, przy oponach, to jest przy siedzeniach, to są poduszki powietrzne, spark wheel, to jest przy kołach, to jest przy panelach drzwiowych. To jest też upgrade, patrzę już tylko co jest upgrade'em, a co jest slotem, to mnie jeszcze interesuje, upgrade,
To był slot, to już go mam, to jest upgrade klimatyzacji. To jest upgrade do podgrzewanych siedzeń, przepraszam. Upgrade do skórzanego wnętrza. To jest też upgrade do sunroof, czyli dachu, szklanego dachu, tak powiedzmy. To jest też upgrade i to jest też upgrade do elektrycznych szyb. Dziwne, że ich nie mamy. To są już wszystko upgrade'y. To są upgrade'y. No to słuchajcie, moi drodzy, nie mniej, nie więcej, ale myślę, że mogę zakomunikować, że jestem w stanie już w tym momencie zbudować każdy element łańcuchu produkcyjnego, jak widzicie. Możemy wytwarzać oczywiście dalej, jakbyśmy tu się spojrzeli, ale jak widzicie, możemy całość rozłożyć, czyli body, wszystkie elementy możemy rozłożyć już. Co jest dobre. Co jest dobre. Więc tym się na pewno zajmiemy. W następnym odcinku spróbujemy jakoś faktycznie tą linię produkcyjną zrobić większą. Nie wykluczam, że nie dokupię sobie tutaj całej jednej linii, żeby stąd zacząć produkcję. Tu jest bardzo dużo slotów surowcowych. One mogą nam się bardzo przydać. Tu na przykład nie ma za grosz. Jest jeden, dwa. Dwa widzę tylko. Tutaj są raz, dwa, trzy sztuki. Więc tak. Tą część bym chętnie wykupił. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale tym już oczywiście zajmiemy się już jutro. Zatem wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Nie byli nacy, wy byście wy, a to, moi drodzy, był Production Line, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.